Urząd Miejski w Gnieźnie zamontował przy szkołach podstawowych stojaki rowerowe. W taki sposób chce promować jednoślady jako najbardziej przyjazny środowisku środek transportu. Przy każdym punkcie zamontowano mini stację naprawczą, by każdy w razie potrzeby mógł sobie na przykład dopompować w kołach powietrze. Wśród młodych propagujemy aktywne spędzanie wolnego czasu, chociażby właśnie poprzez korzystanie z rowerów. Wiadomo, że czasami też ten rower może ulec uszkodzeniu czy jakiejś drobnej awarii. W związku z tym tutaj postanowiliśmy wszystkie nasze szkoły gnieźnieńskie wyposażyć w stacje diagnostyczne, a więc zarówno stojaki do rowerów, przy których można rower pozostawić, przyjeżdżając na przykład do szkoły, ale też dokonać drobnych napraw, przykręcenia jakichś luźnych elementów, czy napompowania koła. Także takie stacje diagnostyczne pojawiły się i są one nagrodą tak naprawdę dla wszystkich gnieźnieńskich szkół za to, że w końcówce ubiegłego roku przeprowadzały w swoich szkołach autorskie programy profilaktyczne. Te autorskie programy profilaktyczne były skierowane właśnie do uczniów, aby im uświadomić i przedstawić wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, a także pokazać, jakie skutki one mogą psychiczne, fizyczne, emocjonalne czy społeczne też wywoływać. Również propagowały właśnie aktywny wypoczynek, zdrowy styl życia, zachęcały do aktywności na świeżym powietrzu, a także pokazywały, wskazywały, w jaki sposób można te negatywne emocje rozładowywać właśnie przez sport. Także te działania szkoły podejmowały i efektem tego są właśnie teraz tutaj te stojaki. Mamy wiosnę, a więc ruszył również rower miejski i ta okazja właśnie stworzyła to, że możemy dzieciakom dzisiaj takie miejsce w przedszkolu udostępnić. Stojaki czekają przy każdej z 10 szkół, którymi zarządza Urząd Miejski. Uczęszcza do nich około 5,5 tysiąca uczniów.